Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy od omówienia nastrojów na rynkach finansowych i wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła dużych przetasowań. Widzieliśmy pewną zadyszkę po środowej euforii. W tym momencie notowania kontraktu terminowego na S&P 500 stabilizują się poniżej okolic 4100 punktów. Dzisiaj oczywiście w centrum uwagi rynków znajdują się dane z amerykańskiego rynku pracy, dane za listopad. No pytanie, jak duże zobaczymy hamowanie tamtejszego rynku pracy, bowiem pierwsze oznaki spowolnienia pojawiły się już w październiku. Jeśli chodzi o oczekiwania, no to one kształtują się w okolicy 200 tysięcy, znacząco mniej, bo blisko 127 tysięcy wskazał środowy raport ADP. Jeśli popatrzymy na cotygodniowe dane z rynku pracy, one także sugerują spowolnienie tempa kreacji nowych miejsc pracy. Także dane z rynku pracy wydają się spełniać warunek konieczny do spowolnienia tempa podwyżek stóp, jakim jest ochłodzenie sytuacji. To podkreślał Jerome Powell w swoich ostatnich wypowiedziach i dane powinny de facto wpisywać się w scenariusz złagodzenia retoryki ze strony amerykańskich bankierów centralnych, co powinno wspierać inwestorów na Wall Street. Wydaje się, że ryzyka z publikacją dzisiejszych danych są asymetryczne w górę, bo szanse na to, że dane zaskoczą po wyższej stronie i ostudzą zapędy inwestorów na Wall Street, którzy mogą ponownie obawiać się bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych przez Fed, są relatywnie małe. Jerome Powell w bardzo jasny sposób powiedział, że już czas na to, żeby wolniej podwyższać stopy procentowe. Ostatnie dane były z gospodarki słabsze, zatem wszystko sprzyja tutaj w tym momencie złagodzeniu obaw związanych z polityką monetarną. Szczególnie, że jeśli popatrzymy na wczorajszy odczyt ISM dla przemysłu, ten okazał się po raz pierwszy od maja 2020 roku poniżej granicznej wartości 50 punktów, no i spadł do 49. Przed miesiącem to było 50,2. Co istotne, indeks cen bardzo istotnie się obniżył, co sugeruje, że spadek koniunktury gospodarczej mocno obniża presję cenową, co też jest pozytywnym argumentem z punktu widzenia procesów inflacyjnych i decyzji podejmowanych przez Fed. Także kolejne umiarkowanie słabe dane jak najbardziej powinny tutaj wspierać kontynuację podejścia w przypadku rynku akcyjnego. Jeśli chodzi o niemieckiego DAX-a, ten w oczekiwaniu na kolejne impulsy stabilizuje się przy 14 500 punktów, przy czym tutaj droga w okolicy 15 000 kluczowego oporu pozostaje cały czas aktualna. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, słabe dane opublikowane w dniu wczorajszym z amerykańskiego sektora przemysłowego przełożyły się na wyprzedaż amerykańskiej waluty. Widzimy euro dolara powyżej 1,05. Są to de facto najwyższe poziomy od połowy roku. Jeśli popatrzymy na inne pary walutowe w połączeniu z amerykańską, no tutaj widzimy nowe minima na rynku USD JPY. Widać, że dolar pozostaje w defensywie. To są najniższe poziomy od sierpnia. Patrząc na sytuację w przypadku walut surowcowych, także zyskują one na wartości, także amerykańska waluta pozostaje w głębokiej defensywie. Jak to przekłada się na złotego? No można powiedzieć po trosze, że nieco nijak, bo euro PLN spada, ale cały czas jest blisko okolic 4 zł 70 groszy. W większym stopniu aprecjację złotego widać na rynku USD PLN, gdzie widzimy 4,44. To w tym przypadku także są najniższe poziomy od końcówki czerwca. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, WTI w pobliżu 81 dolarów za baryłkę, generalnie ropa kończy tydzień, jest to najlepszy tydzień od blisko 2 miesięcy, no ale skala wzrostów to raptem 5 dolarów i odbijamy od rocznych minimów. No tutaj w ostatnim tygodniu informacji o poluzowaniu obostrzeń covidowych w Chinach
presję na to, że kartel OPEC może ograniczyć wydobycie. No to wszystko sprzyjało cenom czarnego złota, aczkolwiek kwestie popytowe wydają się być kluczowe, a tutaj gospodarka wyraźnie w czwartym kwartale hamuje, zatem ta przestrzeń do wzrostów nie wydaje się być jakaś ponadprzeciętnie duża. Ponadprzeciętne wzrosty za to po wczorajszych danych, po wczorajszej wyprzedaży amerykańskiej waluty widzimy na rynku złota. 1800 dolarów za jedną uncję wyrównujemy sierpniowe ekstrema. Wszystkie sygnały, które wskazują na spowolnienie gospodarcze i złagodzenie retoryki ze strony bankierów centralnych będą w tym momencie sprzyjały notowaniom tego metalu. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.